Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale It My Does, gdzie dziś kontynuujemy nasze przygody Cala Kestisa w grze Star Wars Jedi Survivor. Po ostatnim feralnym odcinku, w którym było bardzo dużo problemów, znajdujemy się aktualnie w miejscu pokonania naszej którejś tam siostry. Ona była 9. 8. Nie wiem, nie pamiętam już. W każdym razie udało nam się wygrać walkę. Powiem wam tyle, że niestety gra nie uznała mi tej wygranej, więc musiałem ją pokonać jeszcze raz, więc jestem świeżo po bitwie. I cóż, dzisiaj udajemy się dalej z naszą fabułą, licząc na to, że nie doświadczę takich przygód jak ostatnio. Więc zobaczmy, pewnie to był taki bosik finalny. Bardziej problemów technicznych miałem więcej niż z samą walką. No i ten feralny unik, ale już wszystko działa. O, fantastycznie, mamy punkt do medytacji. Ja w ogóle nagrywam tego samego dnia co tamten, poprzedni, czwarty. Ale musiałem sobie zrobić chwilę przerwy, bo myślałem, że... O, szaleje. Ale już jest okej chyba. Dobra, odpoczęliśmy. Możemy jechać dalej. Czy ja mam coś tutaj jeszcze do zwiedzenia? Chyba nie. No pięknie prezentuje się to nasze Coruscant. Jestem ciekawy, jakie lokacje jeszcze odwiedzimy tutaj w trakcie rozgrywki. A tutaj Bidi skanuje droida. Na pewno marzyłby mi się Titan, ale to raczej mało prawdopodobne. Corriban, siedziba Sithów. To chyba jakiś port. Zobaczmy sobie mapę. Tu jest jakieś wejście. Dobra, idziemy po prostu przed się. Siema. A, to był taki miks ataków. Oberwanie z... unikiem, znaczy z odepchnięciem. Co my tu mamy? O, patrzcie, moja facjata tam jest. Była, znaczy. Jedź, BD-1. O Jezu, tu będzie dużo skakania. Goń, gadżet, goń. Nie. Ale jestem niczym wojowniczy żółw ninja. Dawaj. Ono tu. No dawaj, padaj. Dobra, udało się. Bidi ma jakieś skanowanie. Jeszcze zastanawiam się, czy nie przenieść tego przycisku na inny, ale i tak jest dużo lepiej z tym unikiem. Na ten dolny, tak teraz smyram tą moją myszkę tutaj i się zastanawiam, czy górny, czy dolny przycisk. Dobra, na razie zostawimy na tym górnym. Wspinamy się do góry. Co? A! Mał Pishon Cal Kestis. A tam z drugiej strony coś było? Nie, tam nic nie ma. Wiecie, ja nie chcę omijać żadnych znajdziek, bo widzicie, za pierwszym podejściem, jak przechodziłem grę, nie znalazłem tej dodatkowej potki. Chciałem, muszę zmienić tu. O, dobra, Jezu! Ledwo. Jezu! Kłopoty. Dobra, czy my coś tu jeszcze mamy? Tu jest chyba jakieś przejście, ale ja chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Nie, tutaj chyba nic nie ma. Dobra, lecimy od razu tutaj. Pyk. Pa-pa-pam. Otwieraj. Chodzimy do chyba centralnej części tego portu. Jest nasza załoga. Dzięki Bogu. Nasz towarzysz żyje. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Gaps and the twins. I should have. They knew what they signed up for.
We need to get topside and transmit that intel to Saul Guerrera. That's how we honor the fallen. You're right. Yeah. BD, call the ships. Not the valet service I was hoping for. Bravo. You got Overwatch? On it. All right. I'll draw the fire. You hit them when they aren't looking. Let's get some payback. See you in the mix, Scrapper. No dobra, to co? Chyba jeszcze nie koniec, Coruscant. Bo tutaj małe problemy z odlotem naszym. Ten generator na górze, ja już go widziałem wcześniej w jakiejś misji. Czy z nim da się coś zrobić? Pewnie potem BD dostanie jakieś mocy i będziemy mogli tu pewnie wrócić. Ale na chwilę obecną musimy się cieszyć tym, co mamy. I niezbyt dużą ilością... Dobra, tu będzie jakaś ostra zadyma, skoro tu jest punkt do medytacji. Więc zróbmy sobie odpoczynek. Bo czemu by nie? Escape. I otwieramy. O nie. A, jest nasz kumpel, dobrze, to jesteśmy w domu. Dobra, z tym kumplem to jest essa. Coś tu mamy? Nie. Wiecie, w ferworze walki czasami można się zapomnieć. Tej, tu jeszcze ten nasz strzela kumpel, ten drugi. Dobra, essa to jest. Ja myślałem, że to jakiś challenge będzie. Jak on biegnie w ogóle z tymi mieczami? Ja pamiętam, jak w grze Star Wars The Old Republic oni biegali z tymi mieczami za plecami. Ale się namachał, chłop. Jest nasz statek, pamiętam go z poprzedniej części. No nie. Nie. Dobra, chłop go wykończył z blastera. Nawet przydatni są. Nie, o Jezu, już myślałem, że to... Dobra, tu jest nasz statek. Czy ja chcę iść jeszcze na górę? Czy ja mogę iść na górę w ogóle? Tam mamy czerwone drzwi. Ach, kusi mnie, ale nie wiem, czy to nam coś da. Czy w ogóle jak tu staniemy? Nie, nie możemy się przenieść na górę. No dobra, to pędzimy z fabułą w takim razie pewnie. Interakcja. C95. Nice. That one's all yours, Boat. Had a hunch this might be a hot exit. See you both in the air. Ready? Oh, this has been a great first date and all, but I still haven't gotten paid. Locator beacon? Got the other on the Mantis. When things cool off, come and find me. We'll settle up. Yeah. Sure, I can trust you. You saw the intel. A lot more work to be done. Looks like I made the cut, huh, BD? Boat? May the Force be with you. You're a great fighter, Cal. Let's see how well you fly. Oj, Boat chyba nie jest zwolennikiem osób, które mają pod kontrolą moc. Niezależnie chyba, czy to Sithowie, czy Jedi. Chociaż Cala Kestisa darzy zaufaniem, tak? Ale... How we looking, BD? Oh. Whatever it is, I'll have to wait until we get someplace safe. Proszę, z eskortą.
No traffic. Looks like this portal's under maintenance. As soon as we breach the surface, jump to light speed. Gotta take the risk. We've already overstayed our welcome. We got company. Najlepszy dźwięk ever. On my mark, hit the brakes. We'll drop behind him. Copy that, Bravo. Nice work, everyone. Hope that's the last of them. Not a fan of long goodbyes. More coming. I'll peel off, draw a few away. Thanks, Boat. Good luck. You too, Cal. See you soon. Can't shake him! Hold on! That's one way to do it. Learn that move from you. There's our exit. We're almost there. More coming in from the surface. And on our tail. We're trapped. Shields down. We're almost... Bravo! Took some hits back there. You mind running diagnostics while I transmit the intel? Send. Let's hope this information does some good. Flashback. This book is a copy from the Jedi Archive. That's great, Seer. Just wish we could have stopped the Empire from getting the rest. Patience. This war won't be won soon. Or by us alone. The galaxy is vast, Droid. And I have seen only a little of what it has to offer. But one day, I will return to Dathomir and whisper what I have learned to my sleeping sisters. You are not invited. You know, it's not often I break out an old family recipe like this. But what do you think? Mara. It's good. Could use some more salt. Too much salt is bad for you. It's wonderful, Grace. I'd actually pay credits for this. Oh, yeah? Hey, I might start charging you, Cal. Hey, does anybody else smell something burning? Kurczę, co się z nimi stało wszystkimi? To jest dobre pytanie.
co z tą ekipą? Oni tak nagle wyparowali, no bo nie ma ich od początku. A nie wiem, czy zauważyliście na tamtych zdjęciach, winni wszyscy, którzy zginęli teraz w tej, trakcie tej misji. Gyro's failing. We need that. Any ports nearby that won't turn us in for a reward? Yeah. Pull up the Kobo system. That's where he settled down. Out in the middle of nowhere. Could be a good place to lay low. If anyone knows how to fix up the Mantis, it's Grease Dritus. Think we can make it? To on? To ten z czterema łapami? Tak mi się wydaje, on był chyba Grease. Samotność chyba zadanych zadanie. You know how he is about mess. O, i tu jest stary pokład, nic się nie zmieniło, tak jak w pierwszej części. Interakcja. Co tu mamy? Okej. Coś tu jeszcze możemy znaleźć. Odblokowano warsztaty. Miecze świetlne BD-1a można teraz personalizować w warsztatach, które znajdziesz podczas gry. Teraz możesz zmienić kolor swojego miecza. Tak, błagam, żeby był fioletowy. Możesz również zmienić jego komponenty, materiały i stan zużycia. Jest fioletowy kolor. I biały jest. O, to też super. Ale chyba wolę fioletowy. Zawsze byłem zwolennikiem, bo sitowscy ci inkwizytorzy w Star Wars Old Republic używali używający mocy, piorunami i tak dalej. Oni zawsze mieli fioletowe miecze świetlne. Więc to zawsze na plus pozytywnie mi się to kojarzyło. Dodatkowe opcje personalizacji miecza świetlnego możesz znaleźć podczas rozgrywki. Odblokowano warsztat. Możesz teraz personalizować części, materiały, lakier i stan BD-1. Dodatkowe opcje personalizacji możesz znaleźć podczas rozgrywki. Okej. Gdzie jest ten warsztat? On gdzieś był tutaj na zapleczu chyba, z tego co pamiętam. Jest tutaj. To jest workbench chyba, nie? Tak, warsztat. Dobra. Podstawa pojedyncza. Wykorzystuję tylko jedno ostrze miecza świetlnego. Okej. Podstawa podwójnego ostrza wykorzystuje całość miecza świetlnego, okej. Podstawa potrójna wykorzystuje oba ostrza. Jezu, jakieś dziwne rzeczy. Dobra, BD-1. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. A, możemy sobie zmieniać. Dobra, wiecie co? To ja sobie, ja się później pobawię w to. Materiały, o, możemy kolorki zmieniać, a dobra, ostrze. O, proszę, taki jest, mam jeszcze taki różowy, ale nie, ja wolę fiolet. Żółty też jest spoko, jak będzie wyglądał biały. Biały nie, to musi być fiolet. Git. Na razie zmienię tylko to. A zobaczmy jeszcze BD-1a, jakie skórki. Głowa. Mogę rozbierać mu głowę. Dobra, zostawimy bez zmian. Ja się troszeczkę poza nagraniem pobawię. A teraz jeszcze dolećmy do Koboch. Bo tak się... O! Już tu jeszcze jest. Interakcja. Rozmyślaj. Prof gave them to me. Cordova's toolbox from Bogano. Most of his things are probably still there, waiting for someone. This Shio bird's feather is supposed to bring good luck. A, ptaszka pamiętam, on był spory. There's Grease's salt shaker. On nam pomógł w jednej misji chyba z rozprawić się z imperialnymi. Every day I wonder if I made the right call. Dobra. Wychodzimy stąd, lecimy i zobaczymy, co nas tam czeka. Pyk. Pyk. A nie, czy ja muszę dostał podróż po prostu. Jedziemy z koksem. I wylecieli z fazy. Co to jest to fioletowe? No właśnie. Let's land.
failing all over. You got anything? To chyba będzie twarde lądowanie. Nice one, buddy. Oj, ledwo, ledwo. We're not gonna make it to the hangar. Gotta put her down. Hold on, BD. Ciekawe, czy ludzie pustyni też będą. Oj, 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 z problemami. Dobra, ale mamy to. Zaliczone lądowanie. Git. Completely fried. We won't be flying again without repairs. Okay. This is us. This must be the outpost. I guess we finally get to see Grease's cantina. Okay. Come on. No, całkiem ładnie to wygląda, moi drodzy. Naprawdę przyjemnie. Nie, przeciwieństwo trochę planety Coruscant. Strasznie dużo zieleni i takiej dziczy. No cóż, ale moi drodzy, zwiedzać tą planetę będziemy już w następnym odcinku, bo to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że standardowo wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce, subie, komentarzu. Dajcie znać, czy coś byście zmienili, czy jest git, czy jest super, coś dźwiękiem, co z obrazem, czy laguje. W ogóle dawajcie znaka. A ja żegnam się z wami z tego miejsca, standardowo życząc wam miłego dnia bądź wieczoru i wpadajcie częściej. Do usłyszenia i yo!